Cześć, ja jestem Ziemniak i witam was w nowym odcinku. Prosiliście mnie o taniego laptopa gamingowego, no to jest, proszę bardzo, przed wami wyposażony w matrycę 144 Hz. To Acer Nitro 5, odświeżony model wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 4600H z 6 rdzeniami i 12 wątkami. Za grafikę odpowiada tutaj Nvidia GTX 1650. Ma 8 GB RAM-u taktowanego na 3200 MHz oraz ten egzemplarz ma 1,5 TB dysk. W pudełku oprócz laptopa mamy zasilacz, naklejki i zestaw do upgrade'u dysku. To dość standardowa, klasyczna, ale przyjemna konstrukcja. Z lewej strony mamy Ethernet, 2 razy USB i combo jacka. Od frontu pozostaje pusty, z prawej USB-C do przesyłania danych, USB i HDMI, natomiast z tyłu jest złącze do ładowania. Cały jest utrzymany w ciemnej kolorystyce z czerwonymi akcentami. Touchpad działa sprawnie, klawiatura jest wyposażona w numpada, a najważniejsze przyciski dla graczy są dodatkowo oznaczone. Jej skok jest przyjemny i wysoki i łatwo jest trafiać w odpowiednie klawisze, bo są one ułożone daleko od siebie, przez co łatwo je wyczuć. Dodatkowo podświetlenie pomaga w nocy, choć jest dostępne jedynie w kolorze czerwonym. Ekran to 15-calowa matryca Full HD z odświeżaniem 144 Hz. Co jest ciekawe, ten laptop może posłużyć szerokiemu zastosowaniu, nawet jeżeli nie będziemy grać. Dzięki zastosowaniu wydajnych podzespołów, w każdym zadaniu będzie sprawny i responsywny. Wiele osób narzeka, że jak wybierze laptopa, to będzie brakować im miejsca, jak jest w przypadku tego modelu. Zamontowany dysk rzeczywiście dla niektórych może być za mały, dlatego jak tylko otworzymy dolną pokrywę, to możemy zauważyć coś ciekawego. Tutaj jest nasz dysk, tutaj miejsce na drugi dysk M2, który łatwo możemy zamontować, a to miejsce na dysk 2,5-calowy i do tego są śrubki i tasiemka z zestawu, żeby móc go zamontować i podłączyć. Szkoda, że nie zostało to wykorzystane na większą baterię, ale z drugiej strony w łatwy sposób możemy rozbudować miejsce na dysku albo przełożyć swój stary dysk do środka. W ogóle laptop z 3 dyskami to dość nieczęsty widok. Reszta wnętrza jest bardzo poukładana. Łatwo możemy rozbudować RAM, od spodu są głośniki, widać kartę Wi-Fi i w końcu ciepłowody z wentylatorami. Ze względu na to, że dolna klapa jest dość miękka, to miłym akcentem są te osłonki z termopadami dla dysków. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mają one za zadanie ochraniać. Dodatkowo jego stylistyka, choć gamingowa, to mimo wszystko jest dość stonowana, z czerwonymi akcentami, więc powinna się wpasować w gusta wielu osób. No dobra, dobra, wygląd wyglądem, ale skoro jest to laptop uznawany za gamingowy, no to przydałoby się go sprawdzić w jego naturalnym środowisku. Pora na testy. Wszystko co mogłem, to puszczałem na Full HD i tak Far Cry 5 na wysokich złapał 59 klatek, a na niskim presecie 73, przy czym laptop ledwo co się zagrzał. Lara w cieniu na wysokim presecie to średnio 52 klatki, a gdy zjechaliśmy ustawienia na najniższe, to zbliżyliśmy się do 73 klatek. Nawet Wiedźmina trójkę na średnich udało się odpalić. Watch Dogs Legion na minimalnych to średnio 57 klatek, a jak podbijemy do średnich, to uzyskujemy 53. Choć bez ray tracingu, to wciąż więcej niż na nowych konsolach. I to był moment, kiedy zadałem sobie pytanie, po co ten laptop w ogóle ma tą matrycę 144 Hz, skoro w żadnym z tytułów nie byłem w stanie się nawet zbliżyć do magicznej bariery 100 FPS-ów. Można spokojnie założyć, że ten laptop został stworzony do grania w gry online, które z założenia mają działać na jak największej ilości komputerów przy jak najwyższych FPS-ach. Tak ogrywając meczyk w LoL-a na domyślnych ustawieniach, często miałem tych FPS-ów dość. Choć jak była jakaś większa akcja, to FPS-y lubiły uciekać. Grało się przyjemnie, choć nasz Nexus ostatecznie padł. CS-ik na FPS benchmark przy wysokich ustawieniach wykręcił 151 klatek. I nawet Apex na średnich był bardzo przyjemny do pogiercowania. Mi udało się nawet kogoś trafić, ale już nie zdążyłem podnieść swojego sojusznika. Finalnie Fortnite na średnich potrafił w Koloseum pokazywać po 130 FPS-ów, które mocniej spadały podczas walki. Dlatego jak ja miałbym grać, to wolałbym niski układ, ale z pełną rozdzielczością 3D, bo wtedy ciężko by mi było zejść poniżej 100 klatek na sekundę. Co najważniejsze, laptop prawie się nie spocił podczas tego grania. Jeszcze syntetyczne testy, widać jak ładnie sobie w Cinebenchu radzi ten Ryzen 4600H i ukręca następujące wyniki. Natomiast tutaj widoczny wynik z Time Spy X3. To co chciałbym powiedzieć na temat tego laptopa, to nie jest demon prędkości, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest jedna z tańszych konstrukcji. To, że on jest tani, odpala gry, to nie wszystko, bo działa bardzo dobrze jeżeli chodzi o jego temperatury. Możecie teraz po różnych testach zobaczyć jakieś przykładowe temperatury i to jest zdecydowanie mniej niż wiele innych konstrukcji, które testowałem wcześniej w przeszłości. To pokazuje, że zastosowany tutaj układ chłodzenia radzi sobie bardzo dobrze i laptop działa dosyć cicho w trakcie gier obciążenia, więc nie przeszkadza aż tak bardzo jak wiele innych laptopów, które tutaj były. Ale tutaj nie chodzi o to, że ja go bardzo mocno chronię, bronię, tylko zakładam, że to jest laptop dosyć tani, więc tutaj możemy iść na wiele ustępstw, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydajność. To, że został tutaj zastosowany panel, albo jeszcze nie, wcześniej powiem o cieple. Jak zobaczycie sobie teraz na przebitce, to możecie zobaczyć, że tak naprawdę laptop się grzeje gdzieś tam na środku, na górze, a tam gdzie mamy swoją rękę, czyli na wsadzie, jest chłodno, więc jest fajnie, wywiewa ciepłe powietrze po bokach i w sumie tyle. Jeżeli chodzi o komfort termiczny, to nie mam nic do dodania. Ogółem to jest bardzo taki prawidłowy laptop jak za swoją cenę, ale mam jedno wielkie ale co do jego ekranu. Nie chodzi mi o to, że brakuje nam tutaj mocy, żebyśmy generowali w
większości gier takich AAA te 144 FPS-y, to 144 jest świetne, co innego jest problemem. Po pierwsze, odwzorowanie kolorów. Jak robiłem testy i porównywałem sobie, jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów tego laptopa do swojego laptopa, którego mam tutaj, który też ma 144 Hz, to tutaj jest zupełnie inna matryca. Jak spojrzycie sobie w tym momencie na wyniki, to możecie zobaczyć, że to pokrycie barw nie jest zbyt takie super. Widać tą różnicę, widać, że troszeczkę niedomaga, no tańszy panel, który sprawia, że także pojawia się ghosting. Tak jak na moim laptopie ten ghosting jest minimalny, tak tutaj niestety te ujęcia, które widzicie w zwolnionym tempie, to jest ghosting tego ekranu. Widzicie, jak duża jest poświata za ufolutkami, które lecą sobie po ekranie. Z innych rzeczy, jakie można tutaj zauważyć, to, że laptop jest dosyć mocno giętki. Zarówno matryca, jak i sam kadłubek poddają się naszym palcom i dają się wyginać. Ale tutaj zawsze zadaję sobie pytanie, czy to jest błąd, czy to jest negatywne, czy to jest pozytywne. Jak dla mnie to jest pozytywne, bo przynajmniej laptop jest elastyczny i nam nie pęka, zwłaszcza jak zostanie przez cokolwiek dociśnięty. Acer do swoich laptopów zawsze także dodaje oprogramowanie, które nam pozwala na przykład na dbanie o to, w jaki sposób się kręcą nasze wentylatory. Tutaj też jest, dlatego że jest to seria Nitro, to tutaj jest Nitro Sense. Tak jak na Predatorach jest Predator Sense, tak tutaj mamy Nitro Sense. Możemy sobie tutaj na spokojnie zmienić siłę wentylatorów z automatycznej na niestandardowy albo na maksymalny. I jeżeli odpalimy maksymalny, no to on jest rzeczywiście dość głośny, ale ta głośność nigdy mi się nie odpaliła podczas grania, przynajmniej nie ta maksymalna. Natomiast na automatycznym mamy bardzo szybką responsywność, jeżeli chodzi o zmiany temperatury. Po prostu laptop bardzo szybko reaguje na to, że temperatura jest niska, to on się ucisza. Jest prawie, że bezgłośny. Znaczy, taki leciuteńko. Ale wentylatory się kręcą, nie to, że się wyłączają całkowicie. Jego głośność mogła także wynikać z tego, że miałem w planie zasilania wybrany balans, niekoniecznie wysoką wydajność, ale to było moje takie założenie, żeby sprawdzić wszystko przy tym trybie zbalansowanym, czyli takim, z którego będziemy korzystać na co dzień. Natomiast różnice pomiędzy wynikami pomiędzy jednym a drugim są praktycznie nieznaczne. W samym programie możemy także zmienić ustawienia dźwięku za pomocą Acer True Harmony, ale jeżeli chodzi o jakość tych głośników, które są wbudowane w laptopa, one są, bym powiedział, prawidłowe. Po prostu słychać wszystko to, co powinno być słychać, ale jedno założenie jest takie, że słychać głównie te środki. Dołu tutaj nie ma praktycznie w ogóle. Dobrze, że ten środek jest klarowny i czysty. Jeżeli chodzi o moje podsumowanie i moje rekomendacje, to mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli ktoś chce wejść do świata laptopów gamingowych, to ten będzie mu się dobrze sprawować. Musi się oczywiście zgodzić na pewne pójścia na kompromisy, między innymi to, że nie będzie utrzymywać wysokich klatek we wszystkich tytułach, głównie tych e-sportowych albo bardziej online'owych niż tych przygodowych, oraz to, że nie dostaje dobrego ekranu, tylko ten ekran, rzekłbym, że jest raczej przeciętnej jakości, ale wciąż mimo wszystko dobrze się na nim ogląda albo po prostu gra. Wielkie plusy tutaj za chłodzenie, dlatego że jest naprawdę wydajny jak na laptopa, no ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie mamy bardzo mocnych podzespołów, więc to chłodzenie, nawet jakby było słabsze, i tak by dawało radę. Na pewno jeżeli byśmy zmienili konfigurację z tej podstawowej, jaka jest tutaj, na wyższą, no to możemy się spotkać z tym, że może się grzać troszeczkę bardziej. Natomiast w tym przypadku jest całkiem okej. To jest przykład takiego laptopa, który dobrze nam posłuży. Dlaczego nam dobrze posłuży? Bo dużo osób wybiera często laptopy albo z jakimiś niskonapięciowymi procesorami, bez dedykowanego układu graficznego, które po roku, dwóch, trzech zaczynają już nam szwankować, bo chociażby nawet strony internetowe czy podstawowe aplikacje potrzebują coraz więcej zasobów. Natomiast wybierając laptopa, który jest trochę lepszy, no to taki laptop zdecydowanie dłużej nam posłuży i możemy spokojnie kontynuować sobie rozgrywkę na nim, możemy spokojnie z niego korzystać na co dzień i on może być naszym fajnym kompanem każdego dnia. Na pewno największym plusem jest tutaj to, jaką on ma kulturę pracy. Zresztą widzieliście na temperatury, ciężko jest tego laptopa mocniej zagrzać. To jest też takie na przyszłość, jak go zabrudzimy na przykład kurzem, to wtedy wciąż będą temperatury dobre. Łatwy dostęp do środka, możliwość wsadzenia wielu dysków, to są takie plusy, które sprawiają, że ten laptop jest do takiego ogólnego użytku bardzo fajny. I jak chodzi o laptopy gamingowe, takie w niższych cenach, to bym powiedział, że to jest takie wejście w ten poziom. W sensie tutaj się zaczynają rzeczywiście laptopy gamingowe i sam jak miałbym z niego korzystać na co dzień, to absolutnie nie miałbym żadnych problemów, bo jest naprawdę bardzo przyjemny i fajny. Jedyne, co by mi przeszkadzało, to po prostu odwzorowanie kolorów. Już ten ghosting mniej w grze, natomiast no, wolałbym zewnętrzny ekran. Ale żeby sobie pograć na przykład w łóżku albo sobie gdzieś tam pochodzić, to jest bardzo spoko. Czy ja bym go polecił od siebie? Ja bym go polecił od siebie. Jak chcecie wybrać tani laptop gamingowy, który będzie wam fajnie działać, no to jest way to go, jakby to powiedzieli za granicą. Chyba tak by powiedzieli. No i dodatkowo zawsze też wychodzę z takiego założenia, że to jest fajny laptop, który można polecić nie tylko graczom, ale także zwykłym użytkownikom, którzy chcą po prostu korzystać z komputera. Między innymi mogą mieć zdjęcia na dodatkowych dyskach. Mogą w spokoju przeglądać internet. Wystarczy im mocy obliczeniowej do ogarniania nowych stron internetowych. No bo wiecie, jak to jest. Wiele laptopów, które były przez wiele lat zawsze reklamowane. Hej, ten laptop będzie super do przeglądania internetu. I rzeczywiście przez ten rok czy dwa lata to rzeczywiście taki laptop był dobry. Ale jak nie mamy tego dedykowanego układu graficznego, nie mamy dobrego procesora, to nawet strony internetowe po jakimś czasie, czy podstawowe programy, które
które z roku na rok stają się coraz bardziej wymagające, zaczynają się po prostu zacinać, więc znam wiele przypadków osób, które jak kupiły laptopa na przykład swoim rodzicom, to wybrało laptopy na przykład z jakąś dedykowaną kartą i dzięki temu dzisiaj te laptopy wciąż sprawnie działają. Tak czy siak, ja ze swojej strony tego lapka polecam, bardzo fajny, ale pamiętajcie, za tą cenę trzeba pójść na część kompromisów. No i w sumie to byłoby na tyle. Na dole w opisie macie linka i inne przydatne informacje, więc warto jest tam zaglądać. Natomiast ja cóż, żegnam się z wami. Jak wam się podobał filmik, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Tutaj są dwa inne filmy, które warto zobaczyć. No i miejsce na subskrypcję. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!